Drugi list do Koryntian, to mamy tutaj takie słowa, 5 rozdział, 16 werset. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już Go nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czyli widzimy, że jeśli ktoś uwierzy Panu Jezusowi, jest w Chrystusie, jest już częścią nowego stworzenia. Nie należy do starego stworzenia. Nic z tego starego stworzenia go nie wiąże. Nie ma z tym żadnego związku. I dalej w tym drugim rozdziale, w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, ale 14 werset, jest wezwanie. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? No nie ma żadnej. Jeśli gdzieś świeci światło, to ciemność znika, przestaje to iść razem, tak? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? No żadnego. Dlatego apostołowie, jak wzywali, żeby ludzie dawali się ochrzcić, to mówili: ratujcie się z tego złego i przewrotnego rodu. No bo właśnie chrzest był takim zewnętrznym potwierdzeniem, że zrywam z tymi ludźmi, nie mam już nic wspólnego z ciemnością, idę z Chrystusem ku światłości. Nie mam nic wspólnego z Belialem, mam wspólność z Chrystusem. I jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Więc nie ma żadnej społeczności. Jeśli chodzi o to takie powiedzenie, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, ono 3 razy pada w Piśmie Świętym. To jest Mateusza 10:22, Mateusza 24:13 i Marka 13:13. I w żadnym z tych 3 razy nie dotyczy zbawienia wiecznego, a jest to po prostu znaczenie, kto wytrwa do końca wielkiego ucisku, ten zachowa swoje życie jako zdobycz. To się w Starym Testamencie często powtarza, że jeśli ktoś dotrwa, to zachowa swoje biologiczne życie jako zdobycz, a jeśli ktoś nie dotrwa, to nie dotrwa. Nie ma tam żadnego powiązania z wiecznym zbawieniem. Chodzi o to, że będą to trudne czasy i jeżeli Izrael będzie wtedy obiektem prześladowań, to ludzie wierni Bogu będą także tutaj narażali swoje życie. I część z nich przed końcem tego okresu zostanie zamordowana, a część dotrwa do końca i to życie zachowa jako ich zdobycz. Nie ma tam... Tak samo jest na przykład, że kobieta będzie zbawiona, jeśli będzie w macierzyństwie. Także nie chodzi tam w tamtym wersecie o zbawienie wieczne w sensie pójścia do nieba, tylko zupełnie chodzi o to, że będzie wybawiona od wielu różnego rodzaju niedogodności wiązanych z tym światem, jeżeli będzie realizować się jako matka, a nie jako bizneswoman, czy jako jeszcze inny wzór postępowania, który ten świat dostarcza. Bo Słowo Boże mówi, że jeśli realizujemy inną drogę niż drogę Bożą, to przebijamy się wieloma boleściami. I te boleści potem faktycznie nam doskwierają, ale to jest tak, jak Piotr powiedział, że jest to cierpienie za swoje grzechy, a nie prześladowanie za to, że jest się wierzącym.